Pyszna kawa ze stacji? Nie, z czajnika. Polany standard. Nie mogę przeklinać, ale ta K była tak mocna, że mnie to skapci. Bo Maciek zrobi taką jak dla siebie, normalnie, jak w pracy sobie robię. Pół szklanki to była kawa, a drugie pół to była woda. To była taka siekiera, że mi było niedobrze po tym. Każdego dnia z samego rana, zanim zaczniemy jazdę, sprawdzamy silnik, czy coś nie wycieka na przykład. To tak też naturalnie wychodziło, że mniej więcej co rano starałem się otworzyć tą maskę, zobaczyć, czy jest chłodniczy, czy jest hamulcowy, czy olej jeszcze jest w silniku. Mówiąc pokrótce, silnik jeszcze jest? Jest. O, nasz też trochę podpuścił. Nam się trochę ulało z korka. Prawdopodobnie trochę ostro dawaliśmy na tych wjazdach, zjazdach. Nasz też trochę pod korkiem puścił, wiesz? I minimalnie nam się zaczęło lać. Znaczy właściwie zaczęły się pojawiać krople na dywrze. Zaczęliśmy się trochę zastanawiać, czy tam jest olej, ale skoro cieknie, to tam jest. I wtedy żeśmy podjęli decyzję, że na najbliższy, na następnym takim normalnym postoju podniesiemy sobie auto, dolejemy tego oleju. W komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy my to zrobiliśmy do końca złomu, czy my tego nie zrobimy. Nabijajcie nam komentarze. Chwała algorytmom. I na dobrą sprawę. To tyle z obsługi tutaj. Dzisiaj dokąd ciśniemy? Będziemy chcieli cisnąć dzisiaj już jeszcze więcej kilometrów, bo jeszcze plan więcej. Jest 800 kilometrów zrobić. Tutaj pokonaliśmy taki dystans, a tutaj dwa razy taki. Ale tutaj jedziemy autostradą, więc tutaj raczej średnia prędkość może być nawet 100 km, więc będzie raczej lepiej i nie mniej. No to takie 8 godzin, no to dniówka. No, czy... gdzie dojedziemy, to dojedziemy. Ja tam 8 godzin, a tam liczę 9. Jak to kolega taki pozdrawiam, nie jedzie akurat tym roku na Zombol. Jak ci Google pokazuje 8 godzin, to licz przynajmniej godziny na Zombolu. Jest żółty, jest czerwień burgundzka. Dobra, i ciśniemy. Pora byłoby się ogarnąć, bo mamy jeszcze 900 km. No, ciśniemy. Zebraliśmy się w sobie, podjechaliśmy na koniec tej stacji paliw, bo tam była barierka i było naprawdę ładne ujęcie na świat. Dwa polonezy i cały świat przed tobą. W tym momencie zaczęło stawać się dla mnie jasne, że Maciej i Monika dogadują się idealnie, bo jak oboje wyjęli swoje narzędzia do robienia zdjęć, to my z Damianem tylko staliśmy i takie, dobra. Ile tych zdjęć zrobiliście? 10, 15, 20. No to już starczy. Wiesz, że stoimy na wyjeździe? Nie kurwa. Zebraliśmy się w sobie i ruszyliśmy w dalszą podróż. Jesteśmy na środku Węgier. Takie mniej więcej circa about 15 km od Budapesztu. I nie mamy LPG. Kończy się, już jest mniej tego LPG. Szukamy stacji. Najbliższa stacja, zajeżdżamy. Zwycięstwo jest LPG! I tam albo na dystrybutorze była informacja, nie ma LPG, albo dopiero jak poszedłem na stację paliw, zapytałem się o LPG, to mu dostawałem informację, że nie skończyło się. No dobra, dlaczego nie tankujemy? No LPG, next station, no LPG. I tak czy siak jechaliśmy z myślą na to, że musimy zdobyć gdzieś płynny gaz. Dotankować. Jedziemy sobie, właśnie zjeżdżamy na stację. Za nami jechał tir, właściwie ściana. Spierdalaj! Ściana, która świeciła na nas światłami, gdy tylko jechaliśmy troszeczkę za wolno. Miejmy nadzieję, że będzie podtlenek LPG. I moje podejrzenia były takie, że to po prostu ekipy złombolowe, które przed nami jechały, a były tych ekip kilkadziesiąt, jak nawet nie kilkaset, a nawet kilkaset na pewno, no to po prostu wydoiły te stacje do zera. Pierwsza taka bardziej zaawansowana awaria, pomijając problem z masą i problem z zapalniczką samochodową. Spalił nam się stop prawy, wymieniamy fałszywy alarm, wciśnij stop kilka razy. Okazało się, że styki były zaśniedziałe, więc generalnie to nie była awaria, przepraszam, pomyłka. Ładujemy z powrotem moduł i jedziemy tankować się, bo znaleźliśmy stację z podtlenkiem LPG. Jest stacja, jaka jest, każdy widzi. Cieknie nam trochę dyferencjał. Widać ogólnie zapłacenie na baku, myśleliśmy, że to benzyna. Okazuje się, że jednak z dyfra jechaliśmy z taką prędkością, że ten olej się rozklapywał widocznie po baku. No tak, trzeba otwierać z zewnątrz, bo się klamka. Ogólnie przejechaliśmy na LPG 527 km. Pierwsze tankowanie od Polski LPG. A jesteśmy tutaj tyle od granicy z Polską, właściwie od Chorzowa.
to tak, lecimy sobie dalej za pszczółkami. No i wiadomo, jak to w każdej podróży bywa, trzeba czegoś słuchać poza rykiem wału i silnika. Mamy tutaj płytę Zenka, kopatasy, nówka sztuka nieśmigana. Otwieramy, ładujemy i słuchamy. Unboxing w samym środku Węgier. No nie. Nie posłuchamy sobie Zenka z płyty, bo radio odmawia współpracy. Nie chcę, po prostu nie chcę. Nie chcę przyjąć tej kurcze płyty. Niby wczytuje, niby zasysa, ale nie chcę, no. Wydaje. No złośliwość rzeczy martwych po prostu, no. Przed granicą z Serbią, ostatni przystanek, ostatnie możliwe połączenia. Jeszcze jako, że Węgry były jeszcze w Unii, to ostatnie chwile, żeby można było porozmawiać za ludzkie pieniądze. Poza roamingiem. Tak, poza roamingiem. Ostatni mop przed granicą z Serbią. Szybkie takie telefony, bo to już ostatnia chwila, no, tańsze rozmowy. W kabinie mamy 31,5 stopnia. No jedziemy, dojeżdżamy do granicy i tu jest już nie granica Schengen, że po prostu i nas, jesteśmy w innym państwie. I już było pierwsze, że tak powiem, okazanie dokumentów. Padła myśl, że przegrzewa nam się silnik, że wentylator cały czas prawie że chodzi. No to zgasiliśmy silnik. Przynajmniej chyba nam tak zombie doradziło, albo inna ekipa, już dokładnie nie pamiętam. Pchamy sobie ten samochód, pchamy, no i jakaś ekipa się do nas drze. A panowie, czemu pchają tego Poloneza? Dlaczego pan pcha tego Poloneza? Bo się grzeje. Żeby się nie przegrzewał. No to było takie dość dziwne, dla mnie też było dziwne, że ta pchać, ale z drugiej strony po co chwilę odpalać, albo gasić, odpalać, gasić, odpalać, gasić. Chociaż z drugiej strony... Jak minus... ten ruch był bardzo malutki, wystarczyło po prostu przepchnąć się i tam wiele ekip robiło dokładnie to samo. Dla mnie było to pierwsze w życiu przekraczanie jakiejkolwiek granicy, szczególnie starym gratem załadowanym rzeczami. Miałem pewne obawy, że zawartość lodówki może być dla celników ciekawa, mogą się tego czepnąć. Nie mieliśmy tego dużo i boję się, że nawet tłumaczenie, że to jest na użytek własny, dużo by się nie dało. Koniec końców okazaliśmy dokumenty, dałem im dowód rejestracyjny. Tymczasowy oczywiście, bo jeszcze byliśmy w procesie wyrabiania nowego dowodu. Tak na dobrą sprawę to popatrzyli na nas jak i na idiotów, oddali dokumenty i powiedzieli jechać. W ich tam ichniemu po serbsku. No i tak oto opuściliśmy granicę European Union. Przejechaliśmy tą granicę, jesteśmy już na Serbii. Przejechaliśmy granicę z Serbią, no i stoi dużo aut złombolowych. Też się zatrzymaliśmy, tak samo jak zombie. Pogadać. Tak, pogadać, którą trasą jedziecie, pooglądać sobie silniki, że tutaj jest fajny silnik, o, fajne macie obklejenie, fajnych macie darczyńców. Więc fajnie, wszystko fajnie. W końcu można było porozmawiać nie przez CB radio, tylko właśnie twarzą w twarz, porobić zdjęcia, jak inne ekipy startują. To było całkiem spoko. Zadbane, złotem wyłożone. Nie tak. Ale kabelki są na swoim miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Patrz, nowe, patrz jakie ładne. Nowe przewody wysokiego napięcia, nie jak u nas chyba 30 lat. Dowozu! Podziwiacie mi silnik? No przeinwestowałem. Tordo Allegro, gigabyte. Jaki ładny silnik! Czym wy go mylicie? I ogólnie też chcemy podziękować ekipie, która dała nam taki znaczek jakby Mercedesa. Bazel podskoczył do nas. Słuchajcie, mamy takie coś. Pokazał nam wydrukowany na drukarce 3D celownik jak do Mercedesa, tylko że nie mercedesowski, tylko logo FSO i mówił, chcecie? Jasne, no fajna rzecz. No, ile ci się za to ten? A nie, bierz to. Jak to tak? Zadałem ochę? Da, bierz. No, rozdawał wszystkim po kolei te celowniki FS-owskie. Zombie sobie to nakleiło na maskę. My się wstrzymaliśmy. Ja się bałem, że po prostu to stracimy. Gdzie chyba troszeczkę było to bezpodstawne, bo to, co zombie sobie nakleiło, no to ten celownik z nimi cały złombol przejechał i pewnie jeszcze dalej. Pewnie dalej się trzyma. I tak oto wjechaliśmy na Serbię. Pierwsze państwo, które było poza Unią Europejską. I zaczął się taki trochę nieprzyjemna część tej wyprawy i trasy, ponieważ cała Serbia okazała się nieprzyjemna w podróży, w jeździe, ponieważ to było jedno wielkie płaskie przed tobą,
nudy, nic się nie dzieje, gorąco, huk z dyfra wyje. Już po kilkudziesięciu kilometrach człowiek się robił taki śpiący dość mocno, co wymuszało na nas przystanki na stacjach paliw, zamiany. Złombi nie miał tak wygodnie, to był tylko jeden kierowca, więc jak on to zrobił, to ja nie mam bladego pojęcia. Ogromna wytrzymałość. My jechaliśmy we dwóch, to się tam wymieniliśmy przy pierwszej lepszej okazji, bo naprawdę ta droga przez Serbię była monotonna. Było ciepło, było prosto, płasko. Może było w każdej chwili tak naprawdę zasnąć i raz doświadczyłem mikrosnu, chyba raz po pierwszym razie i mówię, nie, dobra, trzeba zjechać, trzeba odpocząć, trzeba się zmienić, cokolwiek. Wtedy właśnie Maciek otworzył na fulla okna, muzyka trochę głośniej, cukier, ciastka, co nie, żeby człowiek jednak jakoś się odsudził. Ciastka ze stonki. Robiły taką robotę, kiedy już człowiek się taki czuł senny i w ogóle człowiek zjadł tych kilka ciastek i pomiał takie... Cukier i sam odruch mamłania. Ta esencja życia wracała po prostu do kierowcy i kierowca mógł jechać dalej. No to było spoko. Na której stacji się zatrzymaliśmy? Oczywiście spotkaliśmy Złombolowicza. To był ojciec z synem, których pozdrawiamy, jeżeli nas pamiętają. Tak, mieli takie same auto co my. No, ale nie spaczone paliwem biedny. Pogadali. I wracamy do naszych aut. Zrobiłem sobie fajne ujęcie, że tu sobie stoi Złombi, tutaj sobie stoi Minus. No i po chwili podjeżdża chyba Skoda faworytka. To była faworytka. Tak, kurczę, poznaję, taki łysy gościu podjechał z kobitą. No kurde, no nie wierzę, no nasi darczyńcy, czyli Szturówka and Krasnar. Bardzo ich pozdrawiamy, dziękujemy za wsparcie naszej ekipy. Ta ekipa brała udział w właśnie Canal Plus, w tej złombolowej edycji, która jest na YouTubie i nie ma trzeciej części. Ale fajnie było zbić pionę, podziękowaliśmy. Pogadać chwilkę, tak, umówić się na browarkę albo 10 na macie, no ale właśnie bardzo miło było ich spotkać. Zbiliśmy po grabę, ruszyliśmy dalej. To było gdzieś w Serbii, wyjechaliśmy z bramki i zaraz po prawej stronie stał czerwony Lublin. Ewidentnie było widać, że coś się stało, przed nami jechało Złombi i od razu tam zajechali w ich stronę, zobaczyć co się dzieje i no pomóc. Złombi wtedy podjechało do nich blisko, bo się okazało, że oni go próbują tego Lublina palić. Złombi wyjęło z pszczółki przewody rozruchowe, złapali się tam za czółka, Polonez schodził i próbował naładować tego Lublina. Ja złapałem wtedy za miernik i próbowałem jakoś tam chociaż kontrolować sytuację, patrzeć czy w ogóle jakiekolwiek ładowanie następuje i czy coś się dzieje. Tam mieli jakąś taką trochę dziwną sytuację, coś z układem chłodzenia nie działało. Nad akumulatorem mieli bańkę, tam jakoś luźno przewody wpuszczone, jeden tą bańkę trzymał, no i hechłali go. Jak go hechłali, to ten obieg chłodniczy nie był zamknięty, tam się przelewało, tam się lało, tam kurwa wypryski. No i go hechłali, on nie chciał odpalić, w końcu ten akumulator był po dźwięku, słuchaj, że chyba tam zaczął słabnąć. Trochę odczekaliśmy, w tym czasie sobie pooglądałem tego Lublina. Kilka słów o nim mogę powiedzieć, że był po pierwsze czerwony, czyli szybki, który na dachu miał fotowoltaikę, z tyłu miał inwentor i cały osprzęt, w boku tego Lublina były po prostu pistolety na piwo. Ten Lublin był mobilnym źródełkiem browaru. Kamper z pierwszego zdarzenia, jeszcze z browarami, jejku. No i kiedy już sobie pooglądałem to auto, no to tam na front, patrzę na napięcia. Dużo mi to nie powiedziało. W międzyczasie jakaś jedna ekipa przejechała samochodem, potem druga jakaś i obie się tam zwolniły, zagadały, czy wszystko ok i tak dalej. Bo ale zobaczyły, że my jesteśmy i pomagamy, to chyba po prostu pojechali dalej. No nie było co robić sztucznego tłumu. No, moje podejrzenia były takie, że silnik i alternator z Poloneza, no musiałby długie godziny spędzić na ładowaniu tego akumulatora z Lublina, żeby to jakkolwiek tam wzniecić i zapłonąć konar, ale na szczęście przyjechał drugi Lublin, przewody zostały przepięte w tego drugiego Lublina, no i tam była dalej walka i ten ekipa czerwonego Lublina, jak to oglądacie, to dajcie, napiszcie w komentarzu, co byście tam mieli za problem, bo ja się jestem ciekaw. Ten drugi Lublin tym samym sposobem próbował uratować sytuację. Po dwóch, trzech chyba próbach ktoś im dał akumulator. Ktoś im zostawił akumulator, więc oni to dobro przekazali po prostu dalej do tego czerwonego Lublina. Dostał nowy aku, podładowali, chyba się jestem tam przewodami troszeczkę i już tam odpalili. Złombi, czyli w tym przypadku Damian, zostawił Lublinowi przewody rozruchowe. No i powiedział, że oddać je na mecie. Było powiedziane, że mają dojechać i czy dojechali, dowiecie się w którymś kolejnym odcinku z mety. Oczywiście z Łombolowej mety, a nie że jakiejś tam innej mety.
jadąc sobie tak jadąc, patrzymy na horyzont, a tam takie zajebiście wielkie góry, takie mam nadzieję, że my nie będziemy pod to podjeżdżać. Ja naprawdę nie chcę pod to podjeżdżać. To wyglądało na naprawdę poważne góry. Okazało się, że faktycznie tam, gdzie my jechaliśmy, te góry, to nie były te góry. Odbiliśmy troszeczkę w drugą stronę, gdzie również były góry, wcale nie mniejsze. Więc obawy o podjazdy się spełniły, ale to już będzie na następny dzień. Więc jesteśmy jeszcze w Serbii. Dojechaliśmy do tych terenów górzystych. Zaczęły się i tunele, i wszystko, zaczęło się robić ciemno. I w końcu po przejechaniu pewnych gór pogoda z takiej fajnej, ciepłej aury zmieniła się w deszczową, chłodną. No tak, ulewa po prostu, dorwały nas porządny deszcz. Plany na to, by pokonać całą Serbię, troszeczkę zaczynały spełzać na niczym, bo my z Maciejem byliśmy już dość mocno zmęczeni. Jak Damian żył, to ja, nikt nie ma bladego pojęcia. Zombie. Ponownie, tak jak w poprzednim odcinku, jeżeli nie oglądaliście, to macie tutaj link w tym rogu. Zombie zauważyło jakiś autokar, chyba to był chyba autosan. Usiedliśmy im na ogonie i jechaliśmy za nimi, licząc na to, że oni jadą właśnie na jakiś nocleg. Autosan razem z tym polonezem, chyba autosan, już tylko nie pamiętam, zjechał w końcu z autostrady, za nimi ten polonez, my za nimi zombie. Również. Na jednym z zakrętów oni na prostu odjechali. Myślę, że oni pojechali w lewo, my pojechaliśmy w prawo. To nas wyniosło na jakieś tam miasteczko i zaraz obok stację paliw, na którą my zjechaliśmy, żeby się przegrupować. Tam się okazało, że stoi sobie, a tu plusik sobie stoi. Coś mu tam nie wyszło z drugim kierowcą, tak samo w Zombie, że no, został zmuszony do tego, by jechać sam, gdzie to odwaga zajebista jest. No i doszło do tego, że był odpalił tego, tą Atuwę, no to pomogliśmy. Przez trzech chłopa Atuwa odpowiednio popchnięta ruszyła, on pojechał w świat, a my z powrotem w samochód i jedziemy na ten kemping, który był podyktowany z karteczki złombolowej. Zajechaliśmy tam, ciemna noc, leje, nie było w ogóle miejsca na tym kempingu. Natomiast wtedy podturlała się Skoda Forman. Jeżeli dobrze pamiętam, Forman to jest faworytka w kombi. Powiedzieli tak, widzę, że macie CB radio, my jedziemy tam dalej, patrzymy, co tam się dzieje i damy wam przez CB radio znać. Myśmy się również wycofali do najbliższej stacji paliw. Ten Forman zrobił kółko jakieś i wrócił dokładnie do samego punktu biwakowego, co Złombol wyznaczał, więc kicha. Zombie, my i Skoda staliśmy na jakiejś takiej zadupiałej stacji paliw. Skoda podjechała, czyby w dół jest rozmowa, co z sobą robimy, gdzie, co mamy z sobą zrobić, gdzie jedziemy i tak dalej. No i wtedy pojawiło się dwóch łebków Serbów. Gość z Formana tam z nimi pertraktował, że my jesteśmy ze Złombolu, no i nocleg, potrzebuję noclegu. Oni mu tam po angielsku odbełknęli, że my was zaprowadzimy, jedźcie za nami. Rzucili do nas tylko szybko tekstem, czy zgadzamy się na to, czy jedziemy. Jedziemy. Forman prowadzi, my za nimi, a nas z tyłu złąbi. No i jedziemy tak, wyjechaliśmy z miasta. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty kilometr. Turlamy się lasem i na CB radio odzywają się ze Skody ludzie. Ej, a co jeśli oni nas prowadzą do lasu na dobrowolne oddanie narządów? I tu się zapaliła taka czerwona lampka. Że coś tu może być jednak na rzeczy i coś tu może nie grać. Pasażer miał pod ręką siekierkę, kierowca miał gaz pieprzowy. Właśnie nie wiadomo, co się stanie podczas tego zombolu. Czy jakieś dzikie psy, czy jacyś kurna tubylcy nas zaatakują. Więc wszystko było przygotowane w ciągu stryknięcia palcem. No i ustaliliśmy z ekipą ze Skody, że jeżeli przejdziemy 5 km i nadal nie będzie żadnego noclegu, to znaczy, że wiozą nas kurde na organy i na części zamienne, więc nie, dobra, słuchajcie, zawracamy i koniec. Zombie tego oczywiście nie słyszało tej naszej rozmowy, ponieważ nie mieli CB radia, więc na przyszłość słuchajcie, bierzcie CB radio, bo CB radio robi robotę. Będziecie wiedzieli, czy będzie oddawanie narządów, czy może jednak będzie bójka. W momencie, kiedy my i Skoda zaczniemy zawracać, wykręcać, to Zombie się domyśli tego i zrobi to samo. Serbowie zrehabilitowali się w naszych oczach, bo nie wywieźli nas do lasu. Tak po takiej troszeczkę zadupiach wyjechaliśmy na, powiedzmy, że wieś, już tak bardziej cywilizację. Zaprowadzili nas do budynku oświetlonego czerwonymi neonami. Oni ruszyli w dalszą stronę, a my wtedy we trójkę wyszliśmy pertraktować warunki noclegowe. Facet z recepcjonisty zapytany o noclegi, wystawił łeb z tego okienka, popatrzył na nasze pojazdy i krótko powiedział no places.
nie ma miejsca. Czerwony, jebitny neon był punktem kulminacyjnym i czym to mnie najbardziej odrzuciło, był tej wielkości karaluch na ścianie. Jak ja to zobaczyłem, to ja już czapkę z głów, mnie nie ma, idę stąd. Mamy podejrzenia, że to był dom rozpusty. Nie wiem, jak to ocenić, czy ci Serbowie po prostu uznali, że o tej porze, w takich warunkach nikt, żaden hotel, żaden miejsce nas nie przyjmie, więc uznali to za najbardziej rozsądne, logiczne wyjście, albo chcieli, żebyśmy się zabawili, albo chcieli, żeby ktoś zabawił się nami. To zostaje niestety tylko i wyłącznie w sferze domysłów. Zniesmaczeni troszeczkę rozmiarami karaluchów w Serbii uznaliśmy, że hurdur, powtórka z rozrywki, jedziemy spać na stacji paliw, to wracamy na autostradę i jedziemy na najbliższą taką troszeczkę większą, nie taką no-name'ową, tylko sieciówkę, stację paliw i tam koczujemy do rana. To była przedostatnia albo nawet ostatnia stacja paliw w Serbii, gdzie zabrakło nam naprawdę bardzo niewiele, żeby pokonać jednego dnia cały kraj. Dojechaliśmy na stację paliw, zaparkowaliśmy sobie tak troszeczkę dalej, ale nie za daleko. Zaczęliśmy mościć sobie miejsce na fotelach kierowcy i pasażera. Skoda Forman rozbiła system, otworzyli bagażnik, wyjęli wszystko stamtąd, wsadzili na fotele kierowcy i pasażera, a z tyłu rozmiali płaściutkie łóżko, materacyk, poduszki. No, żyć nie umierać. Do czego służy samochód kombi? Między innymi do takiego luksusu. Myśmy się gnieździli jak te małpy za kierownicą, a oni się rozłożyli jak królowie, ale im zazdroszczę. I na tym się mniej więcej kończy ta przygoda. Jeszcze tamtej nocy, jak myśmy się tam szykowali do spania i tak dalej, byliśmy troszeczkę zaniepokojeni tym, że na tamtej stacji paliw nie wiadomo skąd nagle pojawiły się 3 radiowozy. W międzyczasie poleciałem właśnie na tą stację paliw do toalety i tam faktycznie przy kawusi 6 tamtejszych serbskich policjantów sobie egzystowało. Troszeczkę było tej niepewności, czy nie będą czegoś od nas chcieli, ale na dobrą sprawę chyba uznali, że nic ciekawego, normalny dzień na Serbii. No ale no, baliśmy się po prostu kontroli mandatu. Na szczęście mieli nas gdzieś, my ich mieliśmy gdzieś, nie robiliśmy problemów. Oni nam też nie. Poszliśmy normalnie po prostu spać. Co było o poranku i co było następnego dnia? Tego dowiecie się w kolejnym materiale, który jest w prawym górnym rogu. Lub jeżeli ten materiał nie został jeszcze opublikowany, to dowiecie się wkrótce. Dobra, pytania i odpowiedzi. Zajebista sprawa, czekam na ciąg dalszy. Pytanie. Jak z dostępem do lepszego powera w trasie? Zdarzały się wam postój, ale nie z winy waszej awarii czy pomocy innej ekipie? Kwestia jest taka, że faktycznie odpowiedzieliśmy już na te pytanie w trakcie tego zwombolowego materiału, czyli kiedy czuliśmy się trochę senni i zaczynał się właśnie ten mikrosen, to po prostu SMS szedł do Złombi i słuchajcie, zatrzymujemy się na pierwszej lepszej stacji. Razem się zgadywaliśmy. 15-20 minut odpoczynku, żeby właśnie odsucić się i nabrać troszeczkę tej siły, co nas zasilało. Commitment and share fucking will. Oddanie i pierdolona siła woli. Na tym kończy się dzień trzeci wyjazdu złombolowego. Czyli drugi od startu. Drugi od startu, gdzie wystartowaliśmy z stacji paliw pod Budapesztem. Dojechaliśmy do granicy z Węgry-Serbia. Przejechaliśmy większą część, prawie że całą Serbię. Na końcu mieliśmy przygody z czerwonymi neonami i wielkimi karoluchami. I na tym się dzień zakończył na kolejnej stacji paliw, gdzie poszliśmy spać na fotelach, jak normalni ludzie. A co było dalej? Jaki był poranek i z czym musieliśmy się zmagać? Co widzieliśmy na tej stacji paliw? Jakie tam też ciekawe rzeczy były? Gdzie dalej pojechaliśmy? Jakie wzgórza zdobywaliśmy? Czy dostaliśmy mandat od stróża prawa? Nie, od ochroniarza tamtego miejsca? Tego dowiecie się już w najbliższym odcinku, który wyjdzie w któryś czwartek albo piątek. Tak. To byłoby na tyle w tym dzisiejszym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania, no to koniecznie walcie je w komentarzach. Zostawiacie w komentarzach, tak. Tak, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć w kolejnym materiale.
Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Na kolejny zapraszamy właśnie w kolejny czwartek albo piątek. Tak jest. Albo kiedy materiał zostanie wyprodukowany. Dokładnie, musimy przedłużyć, żeby te napisy końcowe przyleciały. Tym razem ja jestem jednak po prawej, czyli Waszej lewej. No i ogólnie dziękujemy naszym darczyńcom, bez których byśmy nie pojechali na Zwombol. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Ho. Ho.